Nowenna w intencji obrony życia. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dzień ósmy. Panie, przenikasz i znasz mnie. Ty wiesz, kiedy siadam i wstaję. Z daleka przenikasz moje zamysły. Widzisz moje działanie i mój spoczynek. I wszystkie moje drogi są Ci znane. Ty bowiem utworzyłeś moje nerki, Ty utkałeś mnie w łonie matki. Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie. Godne podziwu są Twoje dzieła i dobrze znasz moją duszę. Nie tajna Ci moja istota, kiedy w ukryciu powstawałem, utkany w głębi ziemi. Mnie w zalążku widziały Twoje oczy, i w Twej księdze zostały spisane wszystkie dni. Które zostały przeznaczone, chociaż żaden z nich jeszcze nie nastał. Słyszeliście, że powiedziano przodkom waszym nie zabijaj, a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A ja wam powiadam, każdy, kto gniewa się na swego brata podlega sądowi. A jeśli u was jeden drugiego kąsa i zabija, baczcie, byście się wzajemnie nie zjedli. Wszystko zaczyna się od gniewu na brata, niechęci do niego. Często człowiek jest niechętny wobec życia dziecka, bo przecież trzeba je utrzymać, wykarmić i poświęcić czas. Co się stało z człowiekiem, że bardziej ceni sobie wygodę niż życie maluczkich? Z całą stanowczością należy powiedzieć zabójca stanie przed sądem Bożym. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię twoje, przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Anna modliła się, mówiąc: Raduje się me serce w Panu Podnoszę czoło dzięki Panu, rozwarły się me usta na wrogów moich, gdyż cieszyć się mogę Twoją pomocą. Nikt tak święty jak Pan. Prócz Ciebie nie ma nikogo. Nikt poza Tobą, nikt taką opoką jak Bóg nasz. To Pan daje śmierć i życie, wtrąca do szeolu i zeń wyprowadza. Pan uboży i wzbogaca. Poniża i wywyższa. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.